Kapitanie, jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja, ewakuacja. Siły specjalne. Aiden Versio. Oddział Inferno. Komandor Versio. Chyba jesteś ważna. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, by ci pomóc. Więc daj mi ten kod. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste. Tak czy inaczej dostanę, czego chcę. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie. Właśnie teraz. Przyjmij moją ofertę. Chcę tylko ten kod. Nadszedł czas dla Imperium. A ty nie musisz iść z nim na dno. Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. VZ-626. Co my tu mamy? Droid taktyczny AID-10. O wiele bardziej zaawansowany niż AID-9. Włamać. Czy mogę zasugerować mniej inwazyjną procedurę? Niestety nie mamy kodu dostępu do tego droida. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci z obudowy. Analiza wykazała, że ten AID-10 jest wyposażony w elektrooścień. Który nie działa, gdy droid jest deaktywowany. Póki nie usłyszy kodu dostępu, jest niegroźny. Proszę, daj mi pracować. Zrozumiano. Zamilknę do chwili, aż zakończysz masakrowanie tej taktycznej jednostki AID-10. Wykonaj plan. Pobierz z ich komputera plany okrętu, a następnie mnie odszukaj. Uwaga, załoga! Na pokładzie grasuje wrogi droid. Przyślijcie wsparcie. Tak bym powiedział, gdyby ktoś mógł mnie usłyszeć, ale nie słyszy. Bez oporów powiem ci, że cię nie lubię. Ani trochę. Nie wolno tego robić. Dotrzyj do mnie systemem wentylacji. Przestań, proszę. Ruszaj, droidzie. Za bardzo się przejmujesz. Tak? Wiesz, kogo mamy w bloku więziennym?
jakąś imperialną szykę z sił zbrojnych. Wentylacja znów się psuje. Na Endorze nie ma nic ważnego. Zgadza się. To dlaczego budują nową gwiazdę swojego księżyca? Słyszałeś o księżycu Sanktuarium? Nie. Właśnie dlatego. Leśny księżyc Endora jest mało znany. Świetne miejsce do... Na pewno przejdzie do historii. Wkrótce Endor zyska rozgłos w całej galaktyce jako miejsce, w którym Imperium ostatecznie upadło. Dzięki. Potrzebujemy... Hej, jak idzie deszyfrowanie? Dowództwo oczekuje informacji z Endora, jeśli to możliwe. Dłużej niż się spodziewaliśmy. Szyf jest wyjątkowo złożony. Postaram się przyspieszyć pracę, ale niczego nie obiecuję. Przekażę górze. Skończone?
skupia się na pracy. Woli pracować w ciszy, więc po prostu wyłączę komunikację. Będziesz tu siedzieć, aż skończy się bitwa o Endo. Później zastanowimy się, co z tobą zrobić. Na razie bądź cicho i nie kombinuj. Rebelianci wiedzą, że dało się im pani złapać? Nawet o tym nie pomyśleli. Prawdę mówiąc, działamy wbrew protokołowi. Powinniśmy po prostu wysadzić ich obręb. To by było zbyt podejrzane. Jeśli to ma się udać, musimy być subtelni. Rozumiem, pani komandor. Wzywam niesłomną wiarę. Wiecie już o sygnale alarmowym wzywającym okręty sojuszu do układu Kalan. Dzięki temu Forterowi odwrócimy uwagę. Rebelianci wciąż myślą, że nie wiemy o sumie. Mają pojęcia, co ich czeka na Endorze. I niech tak zostanie. Jeśli rebelianci rozszyfrują transmisję, zanim ją usunę, cały się posypie. Niech on będzie z wami. Hakuj to. Nadszedł czas. Ruszamy na Sulus, żeby dołączyć do reszty floty. Kapitan przeżyła współrzędny. Czas przygotować hipernapę. Użyj porażenia. Co? Nie wierzę, że to się w końcu dzieje. Nie, zmierzamy do największą bitwę w twoim życiu. Droidzie, hakowanie. Chyba... Zobaczmy to z tą imperialną transmisją. Prawie skąd... Agencie Hask, dotarłam do centrum łączności. Usunięcie wiadomości włączy alarm. Szykujcie się do ewakuacji. Zrozumiano. Potrzebne hakowanie. Zlokalizowałam zaszyfrowaną wiadomość. Kapitanie,
czeka tam na atak rebelii, a następnie... Wyczyszczone. Rebelia nic tu nie znajdzie. Uwaga! Biegła imperialna więźniarka! Jest bardzo niebezpieczna! Znaleźć ją! Agenci Husk, już czas. Rozpoczynam przygotowania. Zdobędę jakiś blaster i dotrę do punktu ewakuacji. Ruszam do walki. Korwus również. Szukanie nieprzyjaciela. Potrzebne hakowanie. Thank you.
szukanie nieprzyjaciela. Jestem na miejscu. Tak jest, pani komandor. Ewakuacja w toku. 3, 2, 1. Komandor na pokładzie. Spocznij. Misja udana, pani komandor. I do tego zero strat. Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Miko, obliczenia skoku były idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było miękkie. Znośne. Pamiętasz to z akcji na Jabez? Wciąż gnębi mnie w snach. Poinformować admirała. Tak jest, pani komandor. Jaki meldunek? Wciąż nie wiedzą, gdzie jest flota. Rebelia dzisiaj skona.